Jak wyglądało życie naszych przodków, na przykład 10 tysięcy lat temu, powszechnie uważa się i naucza, że ludzkość była wtedy dość prymitywna. Niewielkie grupki ludzi bezustannie przemieszczające się w poszukiwaniu jedzenia, mężczyźni polujący na dziką zwierzynę, kobiety zbierające dziko rosnące owoce czy zioła. Szczytem technologii był wtedy precyzyjnie wykonany kamienny nóż, grot strzały, ubrania ze zwierzęcej skóry i tym podobne. Nie istniały żadne osady ani nic podobnego, gdyż ludzie po wyczerpaniu naturalnych zasobów danego obszaru czy też w wyniku jakiegoś zagrożenia zmuszeni byli znaleźć nowe miejsce. Z tego powodu również nie byli w posiadaniu wielu rzeczy, gdyż cały swój dobytek musieli być w stanie za każdym razem zabierać ze sobą. To czasy, w których nie wynaleziono jeszcze koła, nie obrabiano żadnych metali, nie istniało garncarstwo ani pismo. Można powiedzieć, że nie było niczego. Mówiąc w skrócie, epoka kamienia łupanego, prehistoria. Nie istniała wtedy jeszcze żadna cywilizacja. Tak jak już wspomniałem, jest to oficjalny, ogólnoprzyjęty obraz naszej odległej przeszłości. Chociaż, biorąc pod uwagę, że Homo sapiens jest obecny na naszej planecie już od mniej więcej 200 tysięcy lat, to nie aż tak bardzo odległej, no ale do rzeczy. Na całym świecie dokonano i wciąż dokonuje się wielu niesamowitych odkryć, które poddają w wątpliwość naszą wiedzę czy też wizję na temat przeszłości ludzkości. Wiele z takich odkryć jest automatycznie i natychmiastowo odrzucane, a prowadzenie jakichkolwiek oficjalnych wykopalisk i dochodzeń historycznych objęte tabu. Z tego powodu, interesując się nimi, przytaczając w dyskusjach tego typu znaleziska, bardzo łatwo jest zostać wyśmianym i uznanym za niespełna rozumu. Jednak, mimo to, co jakiś czas pewne rzeczy przedostają się przez ten swego rodzaju filtr za sprawą niepodważalnych dowodów i muszą zostać zaakceptowane przez tak zwaną mainstreamową naukę. Jedną z takich sytuacji było odkrycie go Tepe w Turcji. Odkrycie to wstrząsnęło podstawami naszej wiedzy na temat początków cywilizacji, gdyż od dawna i w ogólno przyjętej wersji pierwsze cywilizacje miały narodzić się mniej więcej w 3,5 tysiąca lat przed naszą erą na terenach Mezopotamii. Kompleks Gubeklite namieszał zatem w uznawanej historii niezwykle mocno. Otóż od chwili odkrycia i przeprowadzenia badań oficjalna wersja, w której to nasza ludzkość miała dokonać niesamowitego, chyba największego skoku rozwojowego, jakim jest powstanie pierwszej cywilizacji 5000 lat temu, jest błędna. A błąd ten wynosi co najmniej dodatkowe 6000 lat. Tyle tysięcy lat zapomnianej, nieznanej historii, z której nie zdawano sobie sprawy, lub nie chciano zdawać sobie sprawy, jasno i wyraźnie pokazuje nam, że. coś tu nie gra. Odkrycie dokonał w 1994 roku kurdyjski pasterz, który przechadzając się po niepozornym wzgórzu, natrafił na kilka dużych, wystających z ziemi skał. Uznał, że wyglądają one dość podejrzanie, trochę nienaturalnie, jak gdyby zostały one poddane obróbce. Okazało się, że rzeczywiście tak jest i w 1995 roku rozpoczęły się w tamtym miejscu wykopaliska archeologiczne. Göbekli Tepe jest najstarszym znanym obecnie kamiennym kompleksem, tak zwanym świątynnym. Jednak nie jest to zwyczajny kamienny krąg. To tak jakby wziąć znane wszystkim Stonehenge, tyle że wielokrotnie większe, ustawione na szczycie góry w Turcji, całe pokryte płaskorzeźbami i stworzone 12 tysięcy lat temu, jeszcze przed końcem ostatniej epoki lodowcowej. Kompleks ten był w całości przykryty ziemią, imitując wzgórze, został wręcz schowany przed światem. Przez kogo i w jakim celu? Tego nie wiadomo. Można by przypuszczać, że ktoś chciał ukryć to miejsce, aby o nim zapomniano. Znacznie skuteczniej byłoby cały kompleks po prostu zniszczyć. Tutaj jednak wygląda na to, że ktoś chciał go beklitepę wręcz zakonserwować przechować w jak najbardziej nienaruszonym stanie na przyszłość. Dziesiątki czy setki ludzi musiały włożyć ogrom pracy w przeniesieniu wielkich ilości ziemi i dokładnym zasypaniu całego tego miejsca, aż zostało ono całkowicie przykryte, schowane i zapomniane na wiele tysięcy lat. W gubekli tepe znajdują się pokryte licznymi płaskorzeźbami wapienne filary w kształcie litery T, których wysokość waha się w przedziale od dwóch do nawet 6 metrów. Wszystkie o wadze kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu ton. Filary te tworzą 20 kamiennych kręgów, z których częściowo odkopano zaledwie 4. Biorąc pod uwagę jakość i cechy astronomiczne kompleksu, początkowo podejrzewano, iż musiał powstać nie wcześniej niż w okresie II, maksymalnie III tysiąclecia przed naszą erą. Wyobrażam sobie zaskoczenie na twarzach badaczy, którzy po kilkukrotnym przeprowadzeniu analiz radiowęglowych niepodważalnie udowodnili wiek kompleksu na 12 tysięcy lat, skreślając tym samym to, co uważane jest za jedyną słuszną historię rozwoju cywilizacji. Tak jak już wspomniałem, od ponad 20 lat prowadzenia badań archeologicznych w Gobekli Tepe odkopano zaledwie 4 z przypuszczalnie 20 kamiennych kręgów. A też nie tylko z samych tych kręgów kompleks się składa. Według pracujących na miejscu badaczy do tej pory odkryto zaledwie 5% całego stanowiska. Ale dzięki odkopaniu zaledwie tych 5% i tak udowodniono już, że tak naprawdę niewiele wiemy na temat historii ludzkości i cywilizacji. Płaskorzeźby znajdujące się na filarach przedstawiają różnorakie zwierzęta, takie jak lisy, dziki, węże, bydło, osły, owce, ptaki, skorpiony, mrówki i inne. Nie są to jakieś proste malowidła naścienne czy jakieś tam patyczaki, a precyzyjnie wykonane, jakościowe, trójwymiarowe reprezentacje. Coś, co oficjalnie nie powinno istnieć w tamtym okresie, gdyż tego typu wyrafinowana sztuka wskazuje na wysoce rozwiniętą kulturę i cywilizację, a przecież oficjalnie do powstania pierwszych takich miało dojść dopiero 7000 lat później? To, co zostało przedstawione w Gobekli Tepe, zdaje się być pewnego rodzaju miksem różnych kultur. Doszukać się można symboliki sumeryjskiej, egipskiej, hinduskiej czy nawet mezoamerykańskiej, zupełnie jakby to miejsce było inspiracją do wszystkich następnych wielkich kultur i cywilizacji na całej naszej planecie powstałych dużo później, które przecież oficjalnie nigdy nie mogły mieć ze sobą absolutnie nic wspólnego. Dodatkowo, jak to zwykle bywa z tego rodzaju budowlami, a co również wskazuje na wysoce rozwiniętą kulturę, kompleks ten został stworzony przez ludzi posiadających rozległą wiedzę astronomiczną. Już wstępne wyniki analiz układu filarów względem nocnego nieba pozwoliły wysnuć przypuszczenia, iż mogło to być miejsce kultu Gwiazdy Syriusza. Przyglądając się płaskorzeźbom na filarach nie sposób nie zauważyć również czegoś bardzo charakterystycznego i znajomego chyba wszystkim osobom interesującym się historią ludzkości. Te dziwne przedmioty w rękach, zwane potocznie torebkami bogów. Dlaczego te wszystkie starożytne kultury i cywilizacje oddalone od siebie o tysiące kilometrów przedstawiały swoje bóstwa z tym samym przedmiotem w ręku, czymś, co współcześnie każe się z torebką? Majowie, Aztekowie, Sumerowie wszyscy wykorzystywali w wizerunkach bóstw ten sam, raczej nieoczywisty motyw motyw torebki. Czym były te przedmioty? Musiało to być coś niezwykle ważnego, jakiś atrybut wskazujący na istotę wyższą, potężną, na bóstwo. Zadziwiające, że kultury oficjalnie nie mające ze sobą nic wspólnego, których jakikolwiek kontakt byłby niemożliwy, a wszelkiego rodzaju mity i legendy to oficjalnie przecież bujde na resorach, nie mające absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością, wpadły na ten sam nieoczywisty pomysł. Miejsce, w którym można powiedzieć przypadkowo odnaleziono kompleks w latach 90. i podjęto się prac archeologicznych, zostało już wiele lat wcześniej wstępnie zbadane przez archeologów z Uniwersytetu w Stambule we współpracy z archeologami z Uniwersytetu w Chicago. W 1963 roku stwierdzono, że jest to po prostu jakiś mało interesujący kolejny cmentarz i nie warto podejmować się w tym miejscu jakichkolwiek wykopalisk. Ponownemu przyjrzeniu się temu miejscu podjął się archeolog Klaus Schmidt z Niemieckiego Instytutu Archeologicznego i we współpracy z tureckim Muzeum Sanliurfa szybko odkopał pierwszy z wielkich kamiennych filarów, całkowicie podważając dotychczasową, powszechnie uznaną za jedynie słuszną i od pokoleń nauczaną historię cywilizacji. Nie trudno się zatem domyślić, że badania prowadzone w Gobekli Tepe są szpilką dla mainstreamowej nauki, że poddają w wątpliwość oficjalne ustalenia historyków. Tego typu odkrycia zwykle są ośmieszane, uznane za błąd czy wymysły teoretyków spiskowych i porzucane jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek naukowych badań. W tym przypadku jednak Klaus Schmidt z turecką ekipą wykonali już niepodważalne badania, udowadniając zaskakujący wiek budowli, a wieści o tym niesamowitym odkryciu obiegły świat za pośrednictwem wiarygodnych źródeł, zatem było już za późno, aby się wycofać. Ale prowadzenie wykopali z Gobekli Tepe od samego początku nie było łatwe. Z uwagi na lokalizację tuż przy granicy z Syrią, bliskość Iraku, Afganistanu, a zatem poważnych konfliktów zbrojnych, miejsce to nieustannie narażone jest na zniszczenie i stanowi zagrożenie dla wszystkich pracujących tam archeologów. Mimo to, Klaus Schmidt poświęcił cały swój czas odkrywaniu tajemnic tej niezwykłej budowli sprzed kilkunastu tysięcy lat. Niestety, Klaus zmarł nagle na zawał serca w 2014 roku podczas pobytu w Niemczech, a do jego domu, znajdującego się w mieście Sannurfa, zaledwie kilka kilometrów od głębokiej tepe, było włamanie. W domu tym Schmidt przechowywał wszystkie swoje niepublikowane jeszcze dokumenty, notatki, przemyślenia i wnioski oraz artefakty odnalezione podczas wykopalisk. Jak się już zapewne domyślacie, wszystkie te notatki, jak i artefakty zostały skradzione. Śmierć, włamanie, fakt zaklasyfikowania tego miejsca w 1963 jako nudny, niewart cmentarz sprawiają, że niektórzy dopatrują się tutaj jakiegoś spisku mającego na celu zahamowanie prowadzenia badań nad tym kompleksem. Klaus mógł odkryć w tym miejscu coś, co jeszcze bardziej wstrząsnęłoby fundamentami oficjalnej wersji historii, więc postanowiono go wyeliminować, a notatki i artefakty skonfiskować. Oczywiście nie twierdzę, że do czegoś takiego doszło. Nie wiem tego. Zwracam jedynie uwagę na to, że mogło tak być. Podczas włamania do domu w jest skradziono także m.in. lodówkę i klimatyzatory, więc wykluczono takową możliwość i uznano to po prostu za włamanie w celu skradzenia przedmiotów, które można by potem sprzedać gdzieś na targu. No nie wiem, trochę podejrzane. Mamy w tym momencie 2022 rok, minęło 27 lat od rozpoczęcia wykopali z Gobekli Tepe. Pomimo niepodważalności wieku i znaczenia tego odkrycia, nadal odkopanych zostało zaledwie kilka procent całego kompleksu. Po śmierci Schmidta, pomimo zapewnień o kontynuowaniu wykopalisk przez innych archeologów, praktycznie zaprzestano jakichkolwiek prac w tamtym miejscu. Pragnę przypomnieć, że mowa jest o ogromnym kompleksie megalitycznych pokrytych cudownymi rzeźbami budowli powstałych na wiele tysięcy lat przed oficjalnym powstaniem jakichkolwiek pierwszych cywilizacji i zaawansowanych kultur na świecie. Mowa tutaj o kilkumetrowych, ważących kilkanaście i kilkadziesiąt ton kamiennych filarach precyzyjnie obrobionych i ustawionych w zorientowane astronomicznie okręgi przez ludność oficjalnie nie posiadającą praktycznie żadnych narzędzi. W jaki sposób ci rzekomo bardzo prymitywni ludzie prowadzący koczowniczy zbierać kołowiecki tryb życia, nie posiadający nawet prymitywnych, miedzianych narzędzi, byli w stanie wydobyć te wielkie i ciężkie skały, poddać je precyzyjnej i artystycznej obróbce, przetransportować na miejsce i ustawić w sposób zorientowany astronomicznie? I dlaczego? Co motywowało twórców tego imponującego przedsięwzięcia, aby po pewnym czasie cały kompleks dokładnie zasypać? Kamienne kręgi składając się na kompleks wielokrotnie większy i o siedem tysiącleci starszy od znanego kręgu Stonehenge, poddający w wątpliwość oficjalnie nauczoną historię ludzkości. Nie wspominanie o tym odkryciu nic a nic w podręcznikach szkolnych, chyba nie sposób nie dostrzec, że coś tu nie gra.